Jest. Ładna ryba. Siema, siemanko mordyczki. Dojechaliśmy na Roztocze wraz z Tomasem. Zapraszam Was do oglądania tego materiału. No i nie wiem, czy Wam już powiedzieć, co złowiłem, zanim Tomek przyjechał. A, nie powiem, zobaczcie sami. Zapraszam Was do oglądania materiału złowienia pstrągów. Zapraszam. Ładna ryba. Ale ładna ryba. Idzie do nurtu skubana. Zaraz ci wszystko wytłumaczę. Jezu, ale piękna ryba. 52 centy. Zobacz, jakich kibiców miałem, bez nich bym nie wyjął. No, ryba jest po prostu kozak. Kosmos. Dobrze, ona sobie sama zadecyduje. Kiedyś, tylko tyle, że czterech panów przyjechało. Czterech wędkarzy nowych. Najwyżej pójdziemy w górę. Już zaraz pójdzie, czekaj. Widzę go. Poszedł w ten sens zwykany. Stary. Stary. Czekaj, bo się przypiłem chyba przy nędzą twoją. Ja tutaj coś porobiłem. A jest. Ja już sobie tu posiedzę. Ja nie muszę. No na larwę. Larwa z Libra Lures. To na razie. To mogę może. Zostać. No dobra, mordeczki, już trochę ochłonąłem. Aż sobie przycupnę. Idzie Tomasz Krzaków i atakujemy zaraz dalej.
52 cm. Gdyby, a mogłoby być i więcej, jak gdybym chciał się z tym bawić, ale jeżeli chodzi o pstrąga, szczególnie pstrąga, to wam powiem, że gdyby nie to, że akurat Tomek był obok, to w ogóle bym tych zdjęć nie robił, tylko na miarce, jakoś tam koło ręki i tyle. Ale że była taka sposobność, że Tomek akurat był, no to to raz, dwa wykorzystałem. Coś pięknego. Jeszcze na najlepsze jest to, że na Favorite Balance do 7 gram, no jest kijek z fajnym zapasem mocy. Tak dla testu sobie go wziąłem, pobawić się z mniejszymi pstrągami. Larwa od Libra Lures. No niesamowita historia. Niesamowita. Tak, Tomek. Jaram się cały czas. Tomek akurat podjechał z trasy. I co Tomek zobaczył? Że wyciągnąłeś 52 cm rybę. 52 cm rybę. No, tak było. No i co? Fajne, nie? Powiedz, że fajne. Powiedz im, że fajna ryba. Sytuacja co na niej dziwna, bo nie widziałem tego zacięcia. Mamy nagrane, to się wszystko kameruje. Robię sobie oczywiście żarty, ale no niesamowita historia. No, najlepsze, wiecie co było lepsze niż to wszystko, że to ryba i tak to. Tomek mówi, jedź tam, ja przyjadę, masz jak będę za jakieś 15 minut po tobie, idź tu i tu, rzuć tak i tak, na to i na to, ja tam miałem efekty. No i co, może jeszcze mam się podzielić z tobą tą rybą? Punktami na pewno. Idziemy dalej łowić, oby jeszcze takie ryby fajne siadły, albo chociaż trochę mniej, ale niech coś się dzieje. Zapraszam do dalszej części tego materiału. Ta przynęta, larwa. Od Libry. Dała mi życiówkę. Stało się to, co się stać musiało. A tak serio stało się to, o czym marzyłem, że się w ogóle wydarzy. W ogóle miałem nadzieję, że się wydarzy. O, będzie dobre. No mnie gryzą zajebiście. A mu gależu mnie kurwa. No właśnie mnie też. O Jezus Maria! Może na, patrzcie, na haczyk i ogień. Nie no, to jest przegięcie. Ała. Patrzcie, jakie są miejscówki wychodzone. To jest też świadczy o tym, chociaż nie wszystkie, bo niektóre to są od zwierzaków, ale niektóre to są od człowieków. To świadczy o tym, że po pierwsze łowią te ryby, chodzą za rybami, może tak. Chociaż tak, jest dużo mniej wychodzone niż jak ja byłem tutaj kiedyś. Ty, Tomek ma rybę. Spadła? Nie no. Kurna, coś ty zrobił. Na gumę? To ode mnie? Nie. To fajna ryba. A gdzie ci strzeliła? Czekaj, Tomek, opowiadaj. Teraz tak? Jestem ja podniecony. Teraz tak? Czekaj, bo nie widzę. No. Morio chyba, malutkie. No. I fajnie, bo to staliśmy i rzucaliśmy wszystkim, co mieliśmy. No i w sumie nic nie łykało. Ale już nie nagrywaj tego. Czemu? Powiem ci ja. No to opowiadaj, no. Tak jak ty zrobiłeś to. Nie, bo to jest tajemna wiedza. Tajemna wiedza? Słuchaj. Puknięcie. Zostawiłem tak. Puknął. I czekałem. Jeszcze raz puknął zacięcie. I... Czyli jak na Trautara? Tak. Co ty gadasz? No nie, no, o co tak patrz. Bum? Tak, patrz. Czekałem i było ewidentnie wyczuwalny puk. Duży ryb? Duży, kurwa. Ja widziałem, jak odjechał na tym. No. Po całości. Kurwa. Ale że, kurna, miałeś w sobie tyle cierpliwości, no. Że nie zaciąłeś od razu. Dokładnie. Przyznaj się, że nie do końca wiedziałeś, czy to jest branie, nie, czy zaczep. No i Tomek też miał rybę, też na gumola, też na gumiaka, przytrzymanego tak trochę wachlarzem, ale trzymany właśnie w nurcie. I Tomek jeszcze na tyle miał jaj, że jak miał puknięcie, to poczekał. Ja to zaciąłem od razu. Co nie znaczy, że ten, nie? Jaja. Zacząłem wam mówić, że woda jest ogólnie rzecz biorąc tutaj... No nie wiem, czy dobrym stwierdzeniem będzie, że brudna. Wydaje mi się, że tak. Bo, ale jak jest trącona, to jest bardzo mocno trącona. Dla mnie na pstrągach, jak jest tak trącona woda, to jest plus. Jak nie jest brudna, tylko... Poczekaj sekundę, jeszcze tutaj przepuszczę. Piękna sprawa. Miejscówki są zacne. Tomkowi też się ryba pokazała w tym samym stylu, co mi. Bardzo dobrze, bardzo fajnie. Woda trącona. Dość mocno. O dziwo nie pokazują się jakieś małe ryby. Tylko kurde trochę większe. Więc tym bardziej zajebiście. Zobaczymy jeszcze.
Mamy godzinę 18, zobaczymy, może coś się jeszcze uda złowić. Jak na razie ja dalej katuję librę, a zaraz zakładam może coś innego zamiast larwy. No zaraz pomyślę. Szczupaki? W ciągu tygodnia. Tomek, uważaj, tu jest dziura. Nie wolno się śmiać z czyjegoś nieszczęścia. Nie puściłem, kurwa. Nie, ale... Wędka, przynęta cały czas tak. Ale jak szedł bokiem, żeby tylko nie wpaść do tego, kurde. Nie, nie wolno się śmiać z czyjegoś nieszczęścia. Ogólnie zaraz będziemy kończyć dzisiejsze wędkowanie. Słońce coraz niżej, do samochodu trzeba wrócić. Jeszcze obłowimy kawałek rzeki i zawijkę robimy. Jak na razie jedna ryba w ręce, za to jaka. Bo na pewno mało razy to już powiedziałem w tym filmie, więc powiem raz jeszcze. Personal best Emela, jeżeli chodzi o pstrąga potokowego, 52 centymetry wielkiej, pięknej ryby. Rewelacja. Fajna, gruba ryba, piękne kolory. Szczerze, tak ładnego pstrąga nie widziałem na żywo. Tak ubarwionego, tak postawnego samca nie widziałem. Jest! Dobre mordeczki, piękne okoliczności przyrody. Tomas tutaj jeszcze wykonuje ostatnie rzuty. Słońce zachodzi. No podejrzewam, że jeszcze ja z 8 rzutów zrobię. I zawijamy. I widzimy się jutro rano. Czy to będzie o wschodzie słońca, czy trochę później? Zobaczymy. Ale malutki, no. Był ten. Miałeś? Ale spławy są niesamowite tam. Ale wydaje mi się, że to ma. Kurna, komary giganty. Ale wydaje mi się, że to faktycznie mały ryb. Ale Tomek też. W ogóle Tomek miał dzisiaj bardzo sporo. Dużo miał brań, ale ryby spadały, nie wiadomo czemu. Ja miałem mało brań, jedno miałem konkretnie upnięcie i siadł 52 cm. Chyba nie mówiłem wam, więc wam powiem, że mój nowy rekord osobisty. Będę mówił to jeszcze chyba 70 razy. Zobaczymy. W każdym razie zapraszam was już dzisiaj na to, co się będzie działo rano. Do zobaczenia. Dobra, przerywamy nadawanie tego filmu. Ogólnie rzecz biorąc, już widzieliście moją wspaniałą rybę, która była taka. Piękny, piękny pstrągal siadł, z czego się bardzo, bardzo cieszę. Moja nowa życióweczka, ale dzisiaj nie o tym. Również jestem bardzo szczęśliwy z tego faktu, że udało się bić wreszcie 10 tysięcy subskrypcji. Z tego powodu zastanawiałem się, myślałem, co zrobić, żeby było fajnie, jak wam to wszystko też wynagrodzić, to, że jesteście, wam trochę tak jakby, nawet nie tak trochę, ale podziękować za to, bo to, co ja robię, to jest jedno, ale bez was by tego wszystkiego nie było. Dlatego też chcę wam podziękować. Pomyślałem sobie, że zamiast robić jeden wielki konkurs, gdzie jedna lub dwie czy trzy osoby wygrywają nie wiadomo co i w ogóle to jest setki złotych w towarze, pomyślałem, że regularnie przez jakiś okres czasu będę robił wam konkursy. Co drugi tydzień mniej więcej, to jeszcze zobaczymy, będą konkursy u mnie na kanale. Będą to konkursy na różny sprzęt, na wędki, na kołowrotki, na przynęty, na akcesoria, na różne tego typu rzeczy, po to, żeby też świętować z wami mój taki, nazwijmy to, sukces, czyli 10 tysięcy subskrypcji, pewien pułap został osiągnięty, teraz lecimy po 15, 20 i tak dalej, i tak dalej. Do rzeczy, żeby nie przedłużać, robię teraz konkurs. Konkurs robimy taki, że jest do wygrania kołowrotek oraz pakiet przynęt ode mnie. Kołowrotek to jest Ryobi Virtus 2500. Taki miałem nowy z myślą właśnie o konkursie, więc taki przeznaczano jako nagroda na ten konkurs. Bardzo fajny sprzęcik, myślę, że nie jednej osobie się takie coś przyda i pomoże w złowieniu jakiejś fajnej ryby, ładnego konia, może takiego samego pięknego pstrąga, jakiego udało mi się złowić na początku tego filmu. Co należy zrobić, aby wygrać? Ogólnie już wiele rzeczy robiliśmy, zastanawiałem się, co tutaj tym razem wymyślić. Jedyne, co mi przyszło do głowy, znaczy no dobra, nie jedyne, przyszło tego sporo, ale trochę nie chcę powielać, więc spróbujmy czegoś nowego. Więc moi drodzy, każdy, kto chce
wziąć udział w moim konkursie? No to tak. Oczywiście to jest konkurs dla Was, dla moich subskrybentów, więc jeżeli jesteś nowy, a chciałbyś wziąć udział w konkursie i chciałbyś wygrać takie fajne nagrody, no musisz być subskrybentem mojego kanału, więc zapraszam Cię do tego, żeby kliknąć tam na dole ten czerwony przycisk subskrybuj. Oprócz tego naciśnijcie obok subskrybuj troszeczkę wyżej lajka pod tym filmem, po to, żebym też wiedział, że jesteście, że taki materiał Wam się po prostu podoba. Teraz jedna z ważniejszych rzeczy i czynności, które musicie wykonać, aby wziąć udział w konkursie. Musicie pod tym filmem na YouTubku napisać komentarz. Ale tym razem jaki komentarz? Otóż, moi drodzy, wbijajcie na stronę phishingstore.pl. To jest sklep, z którym współpracuję już od bardzo długiego czasu. Ja się przekonałem, że jakość jest na najwyższym poziomie. Więc dlatego Wam też polecam tam wejść. Jedną i najważniejszą rzeczą, co musicie zrobić, to jest tak. Wbijacie na tą stronę, wyszukujecie sobie czy to wędkę, czy to przynęty, czy to ogólnie sprzęt, wyszukujecie sobie cokolwiek, co by Wam się przydało i napiszcie mi, co by Wam się przydało z tego sklepu, z Phishing Store'a i dlaczego. Napiszcie to w komentarzu, uargumentujcie to, a ja wybiorę jeden komentarz wraz z jury, który zgarnia nagrodę. Przypomnę, że nagrodą jest kołowrotek i do tego pakiet przynęt stworzony właśnie przeze mnie. Takie coś to wszystko poleci do wygranej osoby, a Wasze odpowiedzi będą mi bardzo pomocne do tego, żeby zrobić coś więcej, może jakiś w kolejnym konkursie po prostu wykorzystam Wasze odpowiedzi, co by Wam się przydało. I może doczekamy tej chwili, że któraś z tych rzeczy właśnie z komentarzy, które napiszecie, będzie do wygrania w konkursie. Także zapraszam Was do subskrypcji kanału, do zostawienia lajka, przede wszystkim do tego, żebyście wbili na phishingstore.pl, napisali komentarz. Jeżeli również chcecie i macie ochotę, to wbijcie do mnie na Instagrama mlpikedime, też jest link w opisie, tam już zostawcie follow i tyle. Będzie to trwało tydzień, ja to też wszystko opiszę, no może nie cały tydzień, filmik jest z dzisiaj, będzie do soboty kolejnej, będzie to trwało, a w niedzielę, o ile wszystko się uda, postaram się wybrać jeden komentarz i w formie filmu wrzucić wyniki. Także zapraszam do wspólnej zabawy, liczę na Waszą inwencję twórczą, zabieram się za czytanie Waszych komentarzy. Powodzenia w konkursie. The next day. No i witam, moi drodzy, rano, czyli kolejny dzień. Kolejny dzień spacerowania, zobaczcie sobie tutaj po łonie natury. Z Tomkiem atakujemy. Jak na razie nic w ręce, parę wyjść, parę ataków, parę skubnięć. Przeważnie malutkie ryby. No cóż, jeden taki z pierwszego rzutu na dwa razy brał taki 30 z grosikiem. Ale dopiero wystartowaliśmy. No, co prawda słońce jest już wysoko, robi się ciepło, ale atakujemy. Atakujemy, walczymy, nie poddajemy się. No i cóż, co by się nie działo, zapraszam Was na drugą część takiej wędkarskiej przygody, wędkarskiego tripa na piękne górskie rzeki w poszukiwaniu pięknych kropek. Może dzisiaj też będzie taka ładna kropka jak wczoraj, oby. Jak sobie przypomnę, to coś pięknego. Dobra, idę łowić, bo od samego gadania no to ryb nie będzie. Zapraszam do oglądania drugiej części. Widziałem atak. Nawet wyszedł na płytką wodę. Ciekawe, czy powtórzę, ale jaja. Taki trzydziestaczek. Na pewno się nie ukłuł złapą, tylko za gumę. Nie, już nie wyjdzie. Prawdopodobnie już nie wyjdzie. Jest ryba, nawet ładna. A, piękna świeca. Wyskoczył z wody. No taki 35.
Znowu na librę. A kurczę, myślałem, że lepiej siedzi. Trochę go słabo zaciąłem, tu do dziury wyskoczył. Świecę zrobił konkret, nie wiem, czy się nagrało, pewnie nie. Dobra, coś się pokazuje, już większe, więc spoko. Chcecie usłyszeć ciekawostkę, to wam powiem. Tam idzie Tomek. Przed chwilą miał dwie ryby, z czego jedną taką 40+. I tak się zdenerwował, bo mu spadła. Ale co ciekawe, ja łowię na bupy z fishapa, albo na libry, na przykład na larwy. A teraz założę jakieś coś bardziej takiego smukłego. Bardziej takie... Dobra, no nie mam nic, co wygląda jak jętka. Ale spróbuję coś takiego dobrać, jeżeli chodzi o robactwo, co mam przy sobie, że będzie coś tam chociaż trochę bardziej podobne do jętki niż chociażby pupa. Bo Tomek łowi na imitację jętki z delikatnym dociążeniem na spinning i ma sporo brań. Wczoraj wieczorem też miał. Może to jest jakaś opcja? Trzeba spróbować. No i Tomek miał fajne właśnie efekty na takie robactwo. A tu z libry mam w pięknym zapachu krylu Slaying Worma, 38 mm. Tomek, muszę to zrobić, przykro mi. I zakładamy, ale to śmierdzi krylem. Ale ma śmierdzić. Zobaczymy, jak będą reagować na takie robactwo. Oczywiście ja wam tam mówiłem coś o jętce. W żaden sposób to nie przypomina jętki, ale jest bardziej smukłe niż pupa czy larwa. Zobaczymy, czy będą na to jakieś efekty. Jak nie, to wracam do larwy i pupy. A, była ryba. Była ryba. Na kolor taki perlasz. Tutaj w tej szybszej wodzie. Jest. Ale mały. O, dobrze, że się wypił. Mały, mały, no. Uważaj, tu jest najgorzej, tu jest najgorzej. Właśnie tutaj... Nie, czuję dna. Serio. Proszę, rybka. Zanim się utopisz jeszcze. Zanim się utopię, bo właśnie mam zawał. Serio. Nie cały, bo nie będą brały. Jestem w dupie, tak ci powiem szczerze. No i dobra, no jestem w takiej patowej sytuacji. Tu mam po kolana i nie czuję dna i się zapadam. A Tomek na cwaniaka, bo stoi na twardym. Czekaj, wypinam i się wyciągnie. To jest bardzo zdradziecki, kurwa, bagnisko. Gdzieś ujeba. No, tu jest ogólnie takie wymyte. No i zobaczcie, no tego nie widzicie. Tomek ma tam po tyle. No zobaczcie, to było niby twarde tu jest, nie? Brawo. Się zapadłem, a tu jest dół. Ze 2,5 metra? Wietnamska. Człowieku, w dupie to mam wyciągnąć. Wietnamska ta pułapka. Wietnamska pułapka, tak? Najlepsze, że tu niedaleko ciebie stałem chwilę temu. Ja też jestem tutaj zapadnięty w bagnie. Tu jest twardo na przykład, bardzo fajnie. O, to jest cały. Czekaj. Dobra, musisz się zaprzeć, bo to... Może ty wyjść najpierw. A, kostkę sobie wyciągnąłem. A to bolało. I co teraz? Nie wiem właśnie. No pa, nie wiem, daj mi tą rękę. Może tam wyjdę na brzeg lepiej, co? Jakoś wykluję na brzeg. Ja mam, nie przekręcę nogi, tu mówię, musisz tą stronę. Dawaj mi łapę tu, tamtą. Nie, czekaj. No ja wiesz, mam nogę tu w tą stronę, no nie ma opcji. Dobra, trzymasz? Zaprzyj się sercem o gówno. Mów kiedy. No trzy. Czekaj, ja się zacznę. Nie, tu też się zapadam. Co teraz? Łysy, dawaj kijak. Ej, tragedia to jest. Chociaż jedną nogę żebym miał. Ja tak się zapadłem w stronę. A teraz... Ja się uratowałem. No zajebisty jesteś, kurwa. Się nie śmiej, bo to jest naprawdę jest problem. Nie, nie jesteś daleko. Co z tego, jak idę na dno jak wasz bik? A tu... Nie mogę przekręcić nogi, bo ona, wiesz, stopa mam... Trochę się zestresowałem. A tutaj jest jak miękko, to twardo? Miękko. Czekaj, to kolano sobie tu położę. Grunże jakbym... Zostaję tu. No dobra, a jakbym tutaj ci teraz ja stąd szarpał?
Spróbujmy, ale... Ale to wiesz, ty mnie wyszarpiesz też, chociaż tutaj to mogę się zapaść, tu. To byś już tu zapadł. Już, tu, ten, dobra, tylko bardzo powoli. Czekaj. Dobra, mam dno, jest git. Powolutku, no ja, tak... Ty but mi schodzi. O, dobra, wyszło, ale chyba podeszwę zostawiłem. Serio? Tak. Oczywiście. Ja... Tak. Czułem, jak się odrywa. Pierdolę. No nie śmiej się, kurde. Ty, gorzej. Zsunął mi się but całkiem, chyba. Nie, mam buta, tylko nie mam podeszwy. Ja pieprzę, idę umyć sobie to, żeby zobaczyć, co się dzieje. Tu chyba. Ty, a ile lżejszy but. Ale buły. Proszę, opowiadaj. Szykuje się kolejny zakup u Emela. Bo się okazało, że Tomek złowił rybę. Ja pobiegłem mu pomóc i się wkleiłem. Wkleiłem się potąd, tak jak widać, nie? Tu potąd i to w taki muł bagienny, że nie mogłem się wydostać. Tomek tam się trochę pochichrał, ale mi pomógł. No i spoko. Ta noga była skierowana do wody. Bardzo głęboko, dotąd miałem muł, że nie mogłem w ogóle ani lewo, ani prawo. No ale Tomek mnie zaczął wyszarpywać, wyszarpywać, a ja tak czuję, jak się odrywam i mówię, kurde, chyba jest dobrze. No te różnice są takie, proszę bardzo. But poprawny, ładna podeszwa, ciężka cholewka. No i nowy but, letni edition. Kurwany, myślałem ogólnie rzecz biorąc, że mam... To wygląda jak taka piastowska ciżemka, kurwa. Problem jest taki, że jak ja tu będę teraz chodził, kurde. Rycerzu, roztocza. Do dupy z taką robotą. Nie wiem, co mam teraz zrobić. Mam połowę drogi do jednego samochodu, gdzie są buty i drugą połowę, gdzie nie przełowiliśmy, do drugiego samochodu, gdzie butów nie mam na zmianę, tylko tam mam. I idziesz po trawie, nie stawaj na korzeniach, będzie dobrze. Uważaj na... Zobacz, no taki kurna good look, nie? A może sobie wkleję jakąś. Albo sobie zrób z tego, z jakiegoś drewna. Trzeba znaleźć staropian, ty. Nie, jaja straszne po prostu. Ale co, próbujemy jeszcze łowić, mimo przeciwności losu. Nie, to jest patologia. No, już na sam koniec naszej tutaj zabawy, od tego przynajmniej OS-u, który sobie obraliśmy. Niestety, pierwszy z kajaków nas dogonił. Wiedzieliśmy, że będą kajaki. Pogoda ładna. Niestety, ale ciężko to ogólnie o rybę. Dzisiaj kajaki na pewno nie będą pomagały. Zaraz zobaczycie, jak sobie tu będzie chciał się gościu przedupcyć kajakiem, także niestety. Zapraszamy bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry. Początkujący jesteśmy. Spokojnie. Byle do przodu. No, tak jest. To się udaje także dzięki prądowi rzeki. Tomek, ale ty jesteś dwulicowy. Tu wszystkiego dobrego, wzajemnie, buźki, buźki. A przed chwilą było pieprzone kajaki. Trzeba pozory, ale pan bardzo kulturalny przeprosił. No, no tak, no. Przepłynięcie, ale to nie ma do co przeprosić. Ale nawet, ale zauważmy fakt, że na przykład ten tutaj przepłynął bardzo powoli, delikatnie i tak dalej. A pamiętasz, jak byliśmy nad Sanem, co oni robili trzodę? Krzyczali. To ja jeszcze ich nie widziałem, było około 500 metrów miałem do nich, a już tam, słyszałem. Tam zawsze była ryba. Tu zawsze były ryby stąd wychodziły, no. Dobra, co zrobić? Zestaw, na który wędkowałem dzisiaj, trochę testowo, na tej rzece, biorąc pod uwagę rozmiary ryb, nigdy nie łowiłem na tak delikatnym zestaw. Favorit balans do 7 gram, bodajże 213 cm długości, powiem wam, że naprawdę starczył. Okuma, Inspira, 30, żyłka 0,16, no i do tego oczywiście Fluoro Carbinio. Kij sobie poradził wyśmienicie, szczególnie jeżeli chodzi o tą dużą rybę. Bardzo wiele wybaczył mi błędów moich, które powstały, takie mam wrażenie. Bardzo jestem zadowolony z tego, jak to wyszło. Ale czy kolejny raz skuszę się na ten zestaw, na tą wodę? Będę się musiał mocno zastanowić. Aczkolwiek, no dał radę. Jakby nie patrzeć, trzeba mu to przyznać. Dał radę ten zestaw, jeżeli chodzi o wędkarstwo. Szkoda, że tak mało razy dzisiaj i wczoraj miałem opcję go jeszcze przetestować, ale jest ok, jest ok. Dał sobie radę, ryba w podbieraku to, i to duża, to najważniejsze.
Chodzi o to, na co w ogóle ja łowiłem. Mam też jeszcze jedno całe pudełko, gdzie mam mnóstwo wahadełek, obrotówek i tak dalej, ale głównie łowiłem na przynęty gumowe Libra Lures, na przynęty gumowe z Fishapa. Najczęściej łowiłem na pupy z Fishapa, na te larwy z Libry. One mi dały na tego ryba największego i dały mi jeszcze parę innych, także spoko. To mam taki zestaw podręczny, w związku z tym, że głównie podróżujemy blisko aut z Tomkiem, szykuję sobie zawsze taki temat podręczny, żeby nie nosić wszystkiego, no bo niestety tych pudełeczek też nie można mieć, znaczy no można, no, tylko nosić trochę tego jest za dużo, więc ja sobie szykuję takie pudełeczko, zrzucam sobie tutaj takie podstawy i z tym idę. Jeżeli potrzebuję czegoś nowego, czegoś bardziej konkretnego, czegoś więcej, to wtedy idę do samochodu i albo wymieniam, albo dobieram. No ten kolor robił najlepszą robotę, zmiażdżył, że tak powiem, konkurencję. Ta larwa jest po prostu sztosem i jeszcze w dodatku mi dała nowe PB, także mistrzostwo świata. Miałem też na te pupy też kilka brań na te, na mniejsze, na większe. Dwa atomowe brania miałem też na te przynęty, te długie z kalifaty. Bardzo ok, aczkolwiek nie potrafiłem ich wciąć niestety. Dobrą opcją, tak jak mówię, są jeszcze te właśnie slide wormy. Też dają radę. Tutaj mam też takiego jednego. Chodź tu. O, dokładnie on tak wygląda. Bardzo pozytywna przynęta. Przynęta ostatniej szansy, tak Tomek? Także spoko. No, mam nadzieję, że tutaj się w tym pudełeczku nie pogryzie. Że patrzcie, tutaj jest Fishap z Librą, że one się nie pogryzą. Oczywiście ja je potem i tak czy siak powkładam do pudełek, tak jak być powinny, do swoich opakowań. Te są takie w takich wilgotnych zalewach, więc też niech tak będzie. To jest tylko podręczny zestaw taki, który mam. Zobaczcie, ja chodzę tylko z taką małą saszetką. O! Tomek! Chodzę z taką podręczną saszetką. Wcześniej chodziłem z kamizelką, ale taka saszetka mi jak na razie wystarcza i jest ok. Także jeżeli będziecie mieli pytania jeszcze odnośnie innych przynęt, czy tych przynęt, czy z Fishapa, czy z Libry, no to dawajcie znać. No i cóż, kończymy tą piękną, wspaniałą przygodę na pięknych, rewelacyjnych, górskich rzekach. Kończymy. Ja już się za chwilę będę pakował, zresztą Tomek to samo. I spadamy. Niestety dzisiaj nie udało się nic fajnego złowić. Ja na kiju miałem jednego takiego 30, może 35 centów. Na samym starcie wyszedł mi 1,30, kilka jakichś maluchów. Nic godnego pokazania. Tomek miał dwie fajne ryby, też spadły. Masakra. A od godziny tak 9.30, 10.00 to totalnie te ryby odcięło i się nie pokazywały wcale. I niestety totalna lipa. Dlatego też zawijamy. Niemniej jednak bardzo ten wypad oceniam na plus pod kilkoma względami. Oczywiście pierwsze co, to że złowiłem najpiękniejszego pstrąga ever. 52 cm, piękny, gruby ryb w super kondycji, piękne czerwone kropy. No rewelacja. Rewelacja. Oczywiście plusów jeszcze było więcej. Uroki przyrody, dobre doborowe towarzystwo Tomasa, nie Tomas? Dobra zabawa, śmiechy, żarty. Żartów nie było końca, po prostu. Żartów nie było końca. W każdym razie bardzo fajnie. Oceniam wysoko. Wysoko punktuję ten wyjazd. No niestety był przed chwilą, z 2 godziny, 1,5 temu przypadek z tą moją podeszwą, która została w wodzie. Śmiechy śmiechami, no bo to summa summarum wtedy było śmieszne. Potem przez chwilę się zestresowałem. Jak już widziałem, że Tomek wyszedł, to już wiedziałem, że mnie też jakoś wytaracha. No jakoś musi, nie? Ale no, że podeszwa odpadła z tego buta. Masakra. No ale cóż zrobić. Taki mamy klimat, więc muszę kupić sobie nowe buty. Żona się ucieszy na pewno. Dobrze, moi drodzy, jeżeli wam się podobał ten materiał, oczywiście zostawcie łapeczkę. Nowych widzów zachęcam do zostawienia subskrypcji na tym oczywiście kanale. No i idę jarać się jeszcze znowu kolejny raz tą piękną rybą, którą udało się złowić.
Trzymajcie się i do zobaczenia na kolejnych materiałach. I życzę Wam również pobijania swoich rekordów życiowych. Strzałeczka. Cześć.